Jeżeli chodzi o zadanie egzaminacyjne, czyli jazda torem cyfry 8, to trzeba pamiętać, że zawsze rozpoczynamy, tak jak każde zadanie, również to, od upewnienia o możliwości jazdy. Każdy tutaj bieg, czy to bieg pierwszy, czy drugi, czy trzeci, on będzie miał w technice kierowania troszeczkę inne znaczenie. I oczywiście w zależności od tego, w jaki sposób trenowaliście i jak się czujecie, możecie na egzaminie wybrać dowolny bieg. Z mojego doświadczenia najlepiej tą ósemkę robić na drugim biegu, dlatego że ten drugi bieg nie jedzie, motocykl wtedy nie jedzie na drugim biegu zbyt szybko, ale na tyle szybko, żeby wybaczyć błędy, które popełniamy w trakcie egzaminu. Czyli między innymi stres powoduje to, że często zapominamy o tym, jak patrzeć, często usztywniamy się i wtedy ewentualnie, jeżeli będziemy chcieli bardziej przechylić motocykl, na biegu pierwszym najczęściej kończy się to podpórką. Na biegu drugim da się go bardziej przechylić i jakby tutaj można powiedzieć, że ten drugi bieg wybaczy te błędy, zanim ewentualnie nie wkręcimy się, nie zaczniemy już normalnie na spokoju pokonywać to zadanie. Dlatego namawiam w trakcie szkolenia do jazdy na różnych biegach. Pamiętajcie, że w trakcie szkolenia nie koncentrujemy się przede wszystkim na wykonywaniu zadania, tylko przede wszystkim, a szczególnie w pierwszej fazie, koncentrujemy się na treningu. Także jeżeli na początku nie mieścicie się między liniami, to nie przeżywajcie tego, bo przecież szkolenie trwa 20 godzin. To jest bardzo duża ilość czasu, żeby ewentualnie zdążyć, potrenować i wytrenować jazdę na pierwszym, na drugim, na trzecim biegu. Ja swoich kursantów nie zmuszam do tego, na którym biegu mają jeździć i wykonywać to zadanie na egzaminie, ale to oni sami decydują się na to, że na egzaminie najczęściej właśnie to zadanie wykonują na drugim biegu. Jeżeli chodzi o zasady wykonania tego zadania, to trzeba pamiętać, że należy wykonać 5 ósemek, czyli 6 będzie ok, 4 to będzie błąd. Błędy, które pozwolą powtórzyć zadanie, to w przypadku, gdy motocykl zgaśnie, w przypadku najechania na linię, w przypadku podparcia. Nieupewnienie o możliwości jazdy jest również błędem, czyli możemy wykonać wtedy drugą próbę. Nie przerywa to egzaminu. Błędy, które eliminują, powodują przerwanie zadania, to przewrócenie motocykla, przejechanie pełnym obwodem za linię, czyli pamiętajcie, wjeżdżamy po liniach przerywanych, wyjeżdżamy po liniach przerywanych. Również trzeba pamiętać o tym, że na placu manewrowym WORD obowiązują ogólne zasady w ruchu drogowym, które nas obowiązują. Między innymi nie najeżdżanie na linie ciągłe, czyli jeżeli wykonujecie zadanie i przejeżdżacie do kolejnego zadania, to starajcie się omijać również linie ciągłe. I na zakończenie, jeżeli chodzi o to zadanie, to pamiętajcie, nie jest ono trudne, ale wymaga treningu. Nie decydujcie się od razu i nie podchodźcie do tego na zasadzie takiej, że od samego początku musicie się mieścić między liniami. To będzie powodowało, że wasza psychika będzie siadała i dużo dłużej będzie trwał trening. Czyli na początku, jeżeli wyjeżdżacie za linię, to się nic nie dzieje. Musicie skupić się przede wszystkim na technice, na pracy górną częścią ciała, na pracy wzrokiem. To są podstawowe elementy, jeżeli chodzi o to zadanie. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami.